Hej kochani, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o hybrydach. Część z Was bardzo czeka na ten film, dlatego stwierdziłam, że dzisiaj już się muszę tak na maksa zmotywować i go w końcu nagrać. Chciałabym Wam pokazać, co znalazło się w moim zestawie do hybryd, który właśnie sobie zakupiłam na urodziny. Powiem Wam też takie moje pierwsze spostrzeżenia po zrobieniu paznokci. Jeżeli chodzi o mój zestaw do hybryd, to chciałabym Wam powiedzieć, że zamówiłam go na Allegro. Po prostu wpisałam zestaw, semilak, i wyświetliło mi się naprawdę bardzo dużo propozycji, więc macie tam do wyboru, do koloru. Oczywiście, jeżeli chcecie postawić na lakiery semilak, ja właśnie na to się zdecydowałam, dlatego taką frazę wpisałam właśnie w wyszukiwarce YouTube. I chciałabym Wam pokazać, co w tym zestawie się znalazło. I zacznę od lampy. Ja zamówiłam sobie zestaw z lampą UV. Stwierdziłam, że na początek będzie to najlepsza opcja. Przyszła mi ona w takim pudełeczku. Już Wam pokażę, jak ona wygląda. Jest duża, tak, więc to nie jest fajne, bo nie jest poręczna, ale sprawdza się świetnie. Więc wygląda w ten sposób. Producent mówi, że jest ona biała, natomiast moim zdaniem ona jest taka popielata. W środku ma te świetlówki i taką wysuwaną szufladkę. Natomiast ja od razu sobie tak wsadzałam rękę całą, nic tam nie kombinowałam z jakimś wysuwaniem szufladek. Jeżeli chodzi o tą lampę, to wiem, że ona kosztuje w granicach 50-60 zł, ale uważajcie, bo tam niektórzy na Allegro sprzedają drożej, więc jeżeli będziecie się decydować na kupno tego typu lampy, no to tak więcej jak 60 zł, no to uważam, że szkoda po prostu dać, więc to jest ta lampa. Zestaw, który zamówiłam, kosztował około 200 zł i były dołączane do niego takie jakby gratisy i już Wam je pokazuję, więc tak, był to taki pilnik banan, taki zwyczajny, bardzo fajny, dobrze się sprawdza. Bloczek polerski, ja mam akurat taki kolor zielony, ale nie wiem, czy były do wyboru, to chyba mi się wydaje, że losowo były dobierane. Następnie mam takie metalowe dłutko, kopytko czy dłutko, właśnie fajne do odsuwania skórek. Czy czasami też ja tym poprawiam, na przykład jak gdzieś wyjadę, bo to potem bardzo łatwo wyczyścić, dezynfekować i można korzystać znowu, więc to jest kolejna rzecz. Miałam też taki zestaw 10 patyczków, ja mam jeszcze swoje, więc jakby tych nie otwierałam, no ale to też jest bardzo fajna sprawa i bardzo przydatna, więc bardzo się z tego powodu cieszę. I ostatnie dwie rzeczy to jest odtłuszczacz i aceton. Ja mam właśnie z Diamond Cosmetics, czyli to jest ta firma od Semilaka i powiem Wam, że bardzo się cieszę, że jest to pojemność 125 ml, bo jak później będę sobie właśnie kupować większe pojemności, to będę mogła sobie przelewać do takich poręcznych właśnie buteleczek, więc to jest super sprawa. I teraz pokażę Wam bazę top, a także moje lakiery. Więc baza Semilak, tak jak mówiłam, zwykła, przeźroczysta i top. Też tak wygląda. Takie same buteleczki, tylko właśnie inne oznaczenia. Jeżeli chodzi o tą bazę i top, to były to jakby takie niezmienne rzeczy w zestawie, czyli top, tylko ten klasyczny, nie można było wybrać sobie na przykład matowego. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Na początek, jeżeli ktoś właśnie kupuje taki zestaw startowy, to myślę, że ten top taki błyszczący to jest jak najbardziej wskazany. Ok, teraz pokażę Wam lakiery. Jeżeli chodzi o lakiery, to ja mam tak, kolor Legendary Red, czyli to, co ja mam teraz na paznokciach. Bardzo mi się on podoba. Jest to oznaczenie 063. Też oczywiście Semilak. Diamond Ring 144. Też mam właśnie go teraz na paznokciach. I kolorek Frappe. To jest taki piękny nude. Bardzo mi się podoba. Będę właśnie chyba następnym razem robić sobie paznokcie w takim kolorze. No i jeszcze kilka takich moich spostrzeżeń. Uważajcie bardzo na bazę, ponieważ jest ona mega rzadka. Ja jak pierwszy raz nakładałam ją na paznokcie, ponieważ mam ogólnie bardzo małe te paznokcie, to nie spodziewałam się, że muszę nabrać no dosłownie tylko troszeczkę, żeby wystarczyło mi na wszystkie paznokcie. Nabrałam trochę więcej, musiałam to później zmywać. Denerwowałam się, o co chodzi, tak? Bo jakby też robiłam paznokcie w nocy, oczywiście było ciemno, no bo przyszedł mi zestaw, to wiecie, to chciałam od razu spróbować i też nie zauważyłam, włożyłam do lampy, później wyciągnęłam, patrzę, po prostu pozalewane wszystkie skórki i miałam trochę problem, żeby to usunąć, dlatego bardzo uważajcie na tą bazę. No i jeszcze taka ostatnia sprawa, pamiętajcie, żeby po zrobieniu hybryd odtłuścić te paznokcie, bo ja jak wyciągnęłam rękę z lampy, chciałam je już dotknąć, żeby zobaczyć, czy wszystko gra, no i właśnie były takie bardzo lepkie. Ja zapomniałam, że trzeba je odtłuścić i zdenerwowałam się. Myślałam, że może lampa mi nie działa, może coś jest nie tak, ale tu wszystko grało, tylko właśnie była to kwestia tego mojego zapominalstwa.
No i teraz możecie zobaczyć, jak prezentują się moje pierwsze hybrydy. Dajcie mi łapkę w górę, jeżeli lubicie hybrydy, jeżeli sami robicie lub robicie u kogoś. Możecie mi też napisać w komentarzach jakieś takie rady dla początkującej. Chętnie to wszystko poczytam. Tymczasem żegnam się z Wami i zapraszam do kolejnych filmów.